Witajcie kochani, z tej strony Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji. Zanim przejdziemy do materiału, chciałabym wam szybciutko przekazać, że pewna część osób jeszcze mnie nie subskrybuje i fajnie by było, jakbyście zostawili tą subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie będzie ogromną motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. Dzisiaj do gry Star Stable dodało nam 6 nowych rodzajów umaszczeń dla koni, które jakby są i były już w grze. I tak, każdy z nich jest tam, gdzie są dana rasa. I teraz tak, mamy konia rasy Quarter Horse. Oczywiście jest na ranczu Starshine za 950 Star Coinsów. Koń arabski na farmie Złota Ostroga za 950 Star Coins również. Koń fryzyjski Stajni Jorvik za 950 Star Coins. Marvari Stajni Złotych Liści za 950 Star Coins. Kop irlandzki jest oczywiście w Valedale i tutaj jest za 850 Star Coins. No i jeszcze Knapstrup jest za 750 Star Coins i też właśnie znajduje się w Stajni Jorvik. Okej, więc tak, jakby najbliżej chyba mi się wydaje, że będziemy po prostu tak sobie, wiecie, jeździć i tak sobie oglądać, ale dobra, najpierw pojedźmy po prostu zobaczyć na Rancho Starshine, także widzimy się tam. Powiem wam szczerze, że właśnie zastanawiam się nad kupnem jednego z nich. Powiem wam tak, o już tutaj widzę, że tutaj stoi ta nowa maść, że właśnie... Na przykład tutaj mamy Quartera i jakbym wam opisała tutaj tą maść, to ona nie jest jakaś taka super, ale też nie jest najgorsza. Nawet jest bardzo ciekawa w ogóle tutaj te paski, takie jakby tygrysie czy coś. W sumie... Nie wiem. W ogóle te paski tutaj kojarzą mi się, powiem wam, że... tak nie wiem... Z jakąś, jakby coś mu się stało, ale to tak wiecie. Nie, ale osobiście tego konia bym raczej nie kupiła. I no, także tutaj mamy pierwszego kandydata i jest to Quarter Horse. W sumie nie wiem, co to za maść, jak on się nazywa, także jak wiecie, to po prostu napiszcie w komentarzu tutaj te wszystkie maście, jak się nazywają, jak wiecie oczywiście. Z chęcią poczytam. No i co? Teraz lecimy zobaczyć... No w sumie... Pojedźmy sobie teraz zobaczyć konia arabskiego. No i co? Tutaj mamy naszego Arabka. Powiem wam, że ta maść jest naprawdę cudowna. Jak chreczka. Naprawdę taki właśnie jakby odwzorowanie... Jakby właśnie odwzorowanie konia w życiu prawdziwym. Bardzo ładna maść. Także w sumie wam powiem, że gdybym zastanawiała się na przykład nad kupnem siwego, na przykład teraz, bo nie posiadam jeszcze siwego, to wybrałabym tego w chreczkę, bo naprawdę jest prześliczny. I właśnie tak na przykład SSO pisał na Instagramie, że tego konia tak nie dodadzą, to wielu graczy wam powiem, że właśnie było totalnie sprzeciw. Sprzeciwili się temu właśnie, że SSO nie chciał dodać tego konia, ale jak widzicie, SSO postanowiło, że nam tego konia po prostu da. Także bardzo fajnie, tutaj jego pysio w ogóle tak fajnie naprawdę wygląda, bardzo mi się podoba ta maść. No, a w ogóle arabki to bardzo są ładne, ta trzecia generacja, także naprawdę jak macie też jakiś dylemat nad kupnem konia, to naprawdę arabki to są naprawdę fajnie, ładnie zrobione, także bardzo polecam zakupić takiego akurat. Ten freczka jest naprawdę bardzo ładny, także nie czekajcie, kupujcie. Ale dobra, jak przy okazji też jesteśmy tutaj niedaleko koni fryzyjskich i knapstrupów, także możemy się tam od razu wybrać przy okazji. Okej, jesteśmy na miejscu. A, w ogóle te konie stoją bardziej tutaj niż przy swoich towarzyszach, okej. Najpierw sobie zerknijmy tego knapstrupa. Powiem wam, że tam maść jakoś... W ogóle same knapstrupy mi się nie podobają. Ja mam takiego tego jakby siwego tutaj, co stoi, o. Tego posiadam.
Ale ta maść też nie jest jakaś taka super, oczywiście to tylko moja opinia, ale mi się po prostu jakoś nie podoba, nie wiem. W ogóle knapstruku to jakoś nie przypadam też za bardzo za tymi końmi, także tutaj o, się prezentuję, jak ktoś chce zakupić, to oczywiście może. No i oczywiście Fryzyjczyk, czyli jeden z moich ulubionych koni w tej grze. Mega mi się podoba ten koń i właśnie sobie, i tak się zastanawiam, czy czasem sobie po prostu go nie kupię. Ale to oczywiście jeszcze zerkniemy na inne konie. Także no, w ogóle cudowny ten koń jest, jego pysio. W ogóle, także bardzo fajny. Prezentuję ten Fryzyjczyk. Dobra, no i co? Zostało nam jeszcze zobaczenia, tak, koń Inker, czy tam kop irlandzki, jak to woli, i Marvari. Także co, najpierw chyba sobie zerkiem Marvariego, no i później przejdziemy sobie zobaczyć tego Tinkera, czy koba irlandzkiego. Dobra, lecimy. Okejka, tutaj mamy tego Sibuska. Powiem wam, że nie wygląda najgorzej ta maść. Chociaż powiem wam, że tutaj takie elementy przy oczach, przy przykład ten pysio, tak jakby nie pasuje mi, tak, nie wiem, ten kolor jest taki troszkę dla mnie taki, nie wiem, po prostu mi się jakoś nie podoba. Nie wiem, czemu tak zrobili. Jakby na przykład właśnie tutaj jakieś takie przyciemnione, jak ma na, przyciemnione, jak ma na przykład na nogach, no to spoko, nie? To to tak jakoś nie pasuje mi to w ogóle, zwłaszcza właśnie przy oczach w ogóle nie pasuje, nie? Ale tak tutaj się prezentuje na spoczko. Jak kto oczywiście chce, to tutaj może zakupić, ale mi się osobiście ten koń też jakoś, jakby ta maść mi się nie podoba. Na przykład w porównaniu tutaj do tego, tak sobie zerknijmy, to na przykład też ma tu takie elementy, nie? Takie tutaj, wiecie, różowe. Ale nie wiem, no jakby bardzo ładna maść, ale nie wiem, jakoś po prostu mi się nie podoba, nie? Dobra, lecimy jeszcze do tego ostatniego konia, czyli koba irlandzkiego. I w ogóle to właśnie taka ciekawostka jest, że ten koń, ten kop irlandzki jest stworzony jakby na wzór prawdziwego konia Nomi, także fajnie, fajnie, czyli który bawi się Runestone, także ciekawie, ciekawie, dobra, lecimy go obczaić sobie. O właśnie, Irlandczyki są tutaj. No i tutaj znajduje się właśnie ten nasz kandydat. Tak, no i tutaj właśnie ten Star Coins. Nawet bardzo spoko maść. Tak tutaj sobie właśnie wkleję to zdjęcie, zobaczymy, czy właśnie tak, zobaczę, teraz tak zerknę, czy właśnie bardzo przypomina tego konia, na który jest wzorowany. Mniej więcej tutaj właśnie ta odmianka. I wiecie co? Nie pasuje może tego, że też jakby, wiecie, w SSO troszkę inaczej są barwy. Inaczej właśnie te barwy są. To jakby ten koń bardziej właśnie, bo na przykład na zdjęciu właśnie ten koń jest bardziej taki, taki kasztanek czy coś. Tu jest taki bardziej ciemniejszy, ale nie wiem. Jakby był taki właśnie, taki nie wiem, przykładowo o tutaj, jak ma te łatki takie brązowe i by miał taką maść, takie właśnie tutaj jakieś ciemniejsze, taki brązowy, to by był spokój. I wtedy bym powiedziała, że normalnie, praktycznie, identycznie wygląda, ale tak to tak właśnie ta maść jest taka troszkę za ciemna jak dla mnie, nie? Ale no spoko. Także też bardzo ładny i lecie, kupujcie oczywiście. Dobra, lecimy, wiecie co, powiem wam, że teraz lecimy kupić tego chyba Fryzyjczyka, bo tak mi się podoba ten koń, że to szok. Więc po prostu sobie go zakupimy. I no. Nie wiem, ale powiem wam, że te maści, jakby dwie maści, które mi się najbardziej podobają, to jest właśnie ten koń arabski w chreczkę oraz ten raczej sportowy fryzyjski, bo jakby, nie wiem, teraz zerkniemy jeszcze na tę nazwę. Ale właśnie, bo przecież pamiętajcie, że fryzy są całe kale. Po prostu są całe czarne i właśnie no, a te wszystkie sportowe fryzy, to są konie, które są właśnie jakiegoś takiego, nie wiem, innego maszyny, jakieś takie, jakieś brązowe, czy może jakieś kasztanki, czy jakieś takie właty, to wiecie, nie? Ale teraz sobie zerkniemy, to była stajnierowik, dobra. Także lecimy, idziemy go kupić.
Okej, okay. I tak, patrzymy i to jest, nie, to jest jarwicki koń fryzyjski, czyli to tak nie jest sportowy, no dobra, spoko. Ale no co, kupimy sobie go, naprawdę tak mi się podoba ta maść. Wybierzmy sobie oczywiście jednoczłonową i zmieniam, co by tutaj do niego pasowało. Nie no, powiem wam, że jest petarda, nie? Jest petarda, ten koń naprawdę wygląda świetnie, nie? Tak mi się podoba. Dobra, wyjdźmy sobie ze stajni. Jeszcze sobie tak akurat wezmę ten strój, co miałam. No normalnie powiem wam, że to cudownie wygląda. Jeszcze mamy takie zadanko na koniec. Tutaj też właśnie zauważyłam, że jest zadanko. Nie będę tam robić wszystkiego. Ale właśnie tutaj tak przy okazji wam pokażę, że mamy na przykład tutaj green screena, więc możemy naprawdę tworzyć super rzeczy. Więc to jest mega spoko, możemy tylko to wykorzystać. Był 10 urodziny Star Stable, stworzyliśmy tła, przy których gracze mogą robić zdjęcia, włącz tryb zdjęć śmietami ze znajomymi. No aha, no, no tak, dobra. I tutaj właśnie zadanko. Jorvik to raj dla miłośników koni, bogatej historii, jednak jak dobrze znasz tę wyspę. I tu jakieś mamy słuchawki, czyli wiecie, takie jak są właśnie wycieczki, mamy tutaj słuchawki, żeby wiecie, o co chodzi, jak to o takich wycieczkach jest, na przykład w innym języku czy coś, nie? Ale zobaczmy, co to w ogóle jest. Co my tutaj w ogóle mamy? Witaj w stajniach Murland. No, 20 milionów jeźdźców. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy po prostu takie jakby ciekawostki, różne właśnie ciekawostki, po prostu ciekawostki, także możecie sobie tutaj sobie właśnie zobaczyć, sprawdzić, jak to tutaj sobie poczytać. Jesienią roku 2011, wtedy właśnie Star Stable zostało jakby, znaczy chyba stworzone zostało rok wcześniej, tyle że po prostu ta gra chyba właśnie wydana była w tym roku, w tym 11, więc no. Dobra, także możecie sobie właśnie sobie zobaczyć, poczytać, ja się z nimi żegnam i oczywiście mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapeczki, subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujcie oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także ja się z nimi żegnam, trzymajcie się. Thank you.